Korzystając z tej nowej, tych nowych technologii, bez kontroli, będąc mhm. bardzo, bardzo młodym człowiekiem, możemy się za bardzo utożsamiać z tym, co tam widzimy. Czyli taka młoda osoba może patrzeć na profil jakiegoś influencera i myśleć, że to życie jest prawdziwe i takie powinno być. Integrać Ale mogę tak się... powiedzieć, że jest nas coraz mniej? No właśnie. Tak. Wiesz, ilościowo, mhm. bo dzieci mniej się rodzi, podobno w Polsce i na świecie tak. też. Ale w sensie wiesz, każdy to jest jakaś osobowość, jakiś schemat, genetyka. No i my chyba sobie to odrobinę zabieramy tą technologią. Niewielki mamy wybór, tak? Mhm. Czy ty, patrząc na to wszystko jako psycholog, mhm. ciebie to bardziej przeraża czy fascynuje? Oj, to jest trudne pytanie. Cześć, witajcie, Krzysztof Witowski, podcast w usbnl po godzinach. Fajnie, że się spotykamy, ponieważ Aleksander Jasinowski jest moim gościem, wykładowca w usbnl w obszarze psychologii. Tak, zgadza się. Cześć, witaj, Aleksander. Słuchajcie, dzisiejszy temat myślę, że Was bardzo zainteresuje, bo to jest temat i trochę przewrotny, i potrzebny, i ważny i warto o nim mówić. Jak sztuczna inteligencja AI może pomóc studentom w lepszym uczeniu się. Aleksander, ale może na początek takie pytanie: czy my jeszcze jesteśmy sobą w dzisiejszym świecie? Biorąc pod uwagę technologię, no, AI to też technologia, tyle że chyba bardziej zaawansowana niż nam się wydaje. Ile w nas jest jeszcze nas samych w stosunku do tego, co czerpiemy z technologii, z różnych urządzeń, podpowiedzi, sztucznej inteligencji? Więc tak. Wiesz, skala jest taka, taka lub taka. Mm -hmm. <laughs> Powiedziałbym. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no to popatrzyłbym na nią z perspektywy takiego super zaawansowanego kalkulatora. Natomiast odnośnie tego, co zapytałeś, na ile jesteśmy jeszcze sobą i tego wpływu technologii na nas na naszą osobowość, no to w mojej ocenie to zależy od momentu, w którym zaczęliśmy mieć większą styczność. Z tą technologią. Przykładowo. Generalnie odnosisz to do jednostki, czyli na przykład w jakim wieku zaczynamy wchodzić w tą technologię, się wgryzać? Czy bardziej myślisz o tym jako społeczeństwo, kiedy do tej technologii mieliśmy dostęp? Bo ja pamiętam, że chyba internetował 96 rok. Tak. No, jeżeli temu. chodzi o internet, no to faktycznie to była ogromna zmiana, udostępnienia internetu do szerokiej, szerokiego grona odbiorców. Teraz myślę, że taką rolę będzie pełnić sztuczna inteligencja. I już trochę tak, pełni. Już pełni. Z takich ciekawych badań z 23 roku. No to jedne z nich dotyczą tego, że udało nam się wytrenować sztuczną inteligencję do tego, żeby odczytywać ludzkie myśli. Co ty mówisz? Tak, czyli osoby na przykład. Ja czekaj udarze... masz ten swój taki w zegarku Tomasz. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> Ale za chwilę to będzie możliwe. Słuchaj, jest słuchawka myśli. w uchu, mm -hmm. zegarek, który łączy się na przykład z jakąś aplikacją, która e, s, w jakiś sposób to by miało się dziać, odczytywać, na przykład moje myśli, co sobie myślę o tobie, jest już coś takiego jak no, czwarta rewolucja przemysłowa, gdzie mamy właśnie Internet of Things, czyli łączenie różnych urządzeń z internetem. No i właśnie, jakby przechodząc dalej do tego. No to firma Ilona Maska um, ostatnio właśnie przeprowadziła badania um, nad pacjentem Zero, któremu wszczepili implant do mózgu. No i był już w stanie właśnie za pomocą myśli obsługiwać różne urządzenia. Niesamowite. Tak, a wracając do tego drugiego. To, to, to pytanie chyba zasadne, ile jest w nas, nas samych? No, myślę, że będziemy w stanie w przyszłości. Yy, coraz mniej, Integrować ale mogę tak się. powiedzieć, że jest nas coraz mniej. No właśnie. Wiesz, nie ilościowo, mhm. bo dzieci mniej się rodzi podobno w Polsce i na świecie tak. też, ale w sensie wiesz, każdy to jest jakaś osobowość, jakiś schemat, genetyka. No i my chyba sobie to odrobinę zabieramy tą technologią. Niewielki mamy wybór, tak? Mhm. Jest to tak, jak powiedziałem wcześniej, myślę, że to zależy od momentu, w którym mieliśmy, zaczęliśmy mieć ten większy kontakt z technologią i Moje ocenie, te pokolenia, które teraz są. Wcześniej zaczynają. No, wcześniej zaczynają i ta technologia ma na nich większy wpływ. Przykładowo, jak mamy ym, małe dzieci czy nastolatków. Hmm. Y, którzy to są małe dzieci? <laughs> Powiedzmy. <laughs> y, osobę... Mocna córka w podobnym wieku nie jest mała. <laughs> nie, jasne, to no, szczegółę. Ale jakby technologia wpływa na hmm. obraz nas samych, na przykład. I mamy takie pojęcia, jak hiperrzeczywistość. Osoby dorosłe. Co jest są... pięknem, tak? Hmm. Na przykład. Wzorzec z... pięknej kobiety z... dla młodej dziewczyny, hmm. która ma 13 lat. Powiedzmy, coś takiego ale poszedłbym bardziej w tą stronę, że umiejętność odróżnienia rzeczywistości tej realnej od tego, co jest w internecie. I hmm. młoda osoba ma. Większe trudności, a szczególnie dziecko w odróżnianiu tego, co jest rzeczywiste, a co nie. Mhm. Przykładowo dziewczynka, która myśli, że jest księżniczką. To samo. To nie tylko dziewczynki tak mają, wiesz, no, możemy różne rzeczy sobie wyobrażać. No i korzystając z tej nowej, tych nowych technologii, bez kontroli, będąc mhm. bardzo, bardzo młodym człowiekiem, możemy się za bardzo utożsamiać z tym, co tam widzimy. Czyli taka młoda osoba może patrzeć na profil jakiegoś influencera i myśleć, że to życie jest prawdziwe i takie powinno być. A to jest mały wycinek. Mhm. I przez to może się właśnie czuć źle, mieć niższe poczucie mhm. własnej wartości, mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Tak, dokładnie. Wiesz, mnie interesuje, czy ty, patrząc na to wszystko jako psycholog, mhm. ciebie to bardziej przeraża czy fascynuje? Oj, to jest trudne pytanie. Taka bo... sztuczna inteligencja. No bo teraz nie ukrywajmy, internet. Mhm. Okej, okay, no internet już jest częścią naszego Aha. świata, ale częścią internetu teraz stała się sztuczna inteligencja. Chyba na tym się skupimy, tak? Już nie będziemy przeżywać, jakim świetnym wynalazkiem jest internet, ale mhm. będziemy się zastanawiać rozmawiamy dzisiaj o tym, jak studentom może pomóc sztuczna inteligencja. Powiedziałem na początku, że to jest temat trochę przewrotny, mhm. dlatego, że wszystkie tematy, które ja słyszałem dotychczas, zresztą e, prowadząc zajęcia w USBNL-u, wiem też, że w naszym kokpicie wykładowcy jest takie narzędzie, które wychwytuje e, prace, które są przygotowywane przy pomocy sztucznej inteligencji. Tak. Więc Trochę przewrotnie rozmawiamy dzisiaj o tym. Mm -hmm. Z jednej strony nie chcemy, żeby, żeby tracić swoją osobowość w przygotowywaniu pracy, że zrobi na przykład jakąś pracę zaliczeniową, mm -hmm. zrobi za nas sztuczna inteligencja. I teraz pytanie, jak mamy zatem rozmawiać o tym, jak sztuczna inteligencja może pomóc studentowi? Chyba musimy gdzieś jakąś granicę postawić, yy, która jest granicą. Nie wiem, moralną, gdzie korzystamy z pewnych danych, które przygotuje dla nas sztuczna inteligencja, ale nie wykona za nas całej pracy. Jak do tego w ogóle podejść? Tak jak powiedziałem wcześniej, patrzyłbym na sztuczną inteligencję jak na taki zaawansowany kalkulator językowy. My możemy nauczyć sztuczną inteligencję, aby pisała naszym stylem pisania, naszym stylem wypowiadania się. Studenci, Jem... proszę zatkać uszy, to jest przekaz nie do was, przez chwilę. Ja wam powiem, kiedy możecie znowu słuchać. To jest, to jest jedna sprawa. Druga, no to samo jakby wykrywanie tego, czy treść została przygotowana przez sztuczną inteligencję. Swego czasu było narzędzie od OpenAI, twórców mhm. czatu GPT. Usługa, która miała za zadanie właśnie wykryć, czy przez, za pomocą ich oprogramowania został wygenerowany tekst. No, ale wycofali tę usługę ze względu na to, że nie ma stuprocentowej pewności, czy ten tekst, tekst jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy napisany przez człowieka. Jakim prawdopodobieństwem można by było określić? Mało tego, możemy dać y, tekst napisany przez człowieka i też może zostać oflagowany jako napisany przez sztuczną inteligencję, więc te narzędzia nie są. Y, dokładne nie są idealne. Tym... Zresztą zakładam, że można próbować uczyć sztuczną inteligencję, jak obejść sztuczną inteligencję. Możemy tak robić. Bo Ale, to, nie to jest, to jak powiedziałem, Ale nie róbmy. To no, jest zaawansowany kalkulator, którego możemy nauczyć wszystkiego, i on wszystko będzie pamiętać na zawsze, dopóki mm -hmm. mu nie wprowadzimy kolejnej e, komendy czy też polecenia, żeby zapo zapomniał wcześniejsze informacje. Aleksander, prowadzisz ciekawe badania, a rozmawiamy o tym, jak e, można pomóc, albo inaczej, jak sztuczna inteligencja może być wykorzystana w dobry sposób przez studentów do tego, aby. Tą wiedzę przyswajać lepiej, aby szybciej organizować sobie pewne narzędzia, aby jeszcze szybciej zdobywać pewne in informacje. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie, że ja zawsze patrzyłem na wszystko pod kątem takiej optymalizacji procesów, mhm. żeby wykonywać swoją pracę szybciej, efektywniej, lepiej niż robiłem to na przykład wcześniej. Ale wyobrażasz sobie, że teraz chodzimy do. Przepraszam wszystkie biblioteki, bo ja uwielbiam te miejsca, mhm. ale wyobrażasz sobie, że w dzisiejszych czasach e, ktoś wyłącza ci internet w telefonie i żebyś zdobył jakąś informację, musisz pójść do biblioteki, otworzyć encyklopedię i zacząć w ogóle od tego. To już nie jest optymalizacja procesu. No nie jest. Jeżeli mamy internet. No, w, w, przez to, że właśnie technologia idzie do przodu, no to zaczęliśmy. Powiedzmy wcześniej trzeba było napisać pracę ręcznie, mhm. później pojawiły się maszyny do pisania i, i pojawili się zwolennicy i przeciwnicy. Jedni byli za tym, żeby używać tego, inni nie. Potem pojawiły się prawda. edytory tekstowe. Które to... trochę zabierają naszej osobowości, bo nie ma już tego schematu naszego pisma, tak? To już mhm. nie widzimy tej osobowości, widzimy po stylu pisania, nie widzimy po sposobie napisania, tak? Tak, To też tak. jest część. Mojego ja. Mm -hmm. No i tutaj powiedzmy, korzystając nawet z tej metody, gdzie wykorzystuję edytor tekstowy, żeby napisać treść, mogę wykorzystać sztuczną inteligencję. Zamiast korektora, który poprawi moją treść czy ją zweryfikuje, to wykorzystuję sztuczną inteligencję do tego, żeby sprawdziła poprawność językową tego, co napisałem, czy wszystko jest poprawnie gramatycznie. Interpunkcyjnej i tak dalej. Powiedz mi, to jest prawda, że sztuczna inteligencja może pomóc na przykład w tworzeniu testów psychologicznych? Oj. Oj. Tutaj, <laughs> no, nie wiem, czy to by było takie łatwe. W sensie, sam bym na przykład nie mógł tego zrobić, mhm. no bo test, żeby mógł zostać dodany, oddany do użytku, no to musiały być. Ale tylko wersja, wersja badawcza. Czy jest to możliwe na poziomie badawczym? Jest w stanie przygotować na przykład ankietę badawczą. Mhm. Czyli powiedzmy, korzystam ze sztucznej inteligencji i na początku chciałbym dobrać sobie temat. Więc może zacznę od tego. Jako student, seminarzysta, który... Ma przed sobą przygotowanie pracy dyplomowej. Przede wszystkim muszę znać temat swojej pracy. No i mogę mieć dostępną pulę przykładowych tematów prac od swojego promotora, albo muszę sam zaproponować jakiś temat, albo w ogóle dowiedzieć się, co ja chcę zrobić, o czym chcę napisać i tą pracę swoją przygotować. I tutaj myślę, że sztuczna inteligencja daje duże możliwości, bo po pierwsze, lęk y, seminarzysty przed tym, żeby zadać jakieś głupie pytanie powiedzmy, mm -hmm. y, odnośnie tego, co ja mam nie zrobić no, dalej. Chyba wszyscy to robimy. Tak, ludzie e, przez to rezygnują. Wyszukiwarka, jak czegoś nie wiesz, chyba nie zapytasz kogoś z boku, ale wolisz y, wyszukać w internecie. Tak, takie, taki lęk przed kompromitacją, że kurczę, no... Nie powiem, że nie wiem, co mam zrobić dalej, więc się nie będę mhm. odzywał i najwyżej zapytam kogoś znajomego albo w Google, w Google piszę, no ale to jest mało efektywne. A korzystając ze sztucznej inteligencji, która jest wcześniej wytrenowana do tego, żeby poprowadzić mnie przez ten proces, mogę powiedzieć, że interesuje się jakimś konkretnym obszarem i on zaproponuje mi tematy pracy, kilka tematów, które będę mógł sobie później wybrać. Wiesz tylko, yy, zawsze będzie pokusa, że chcemy więcej. Jeżeli no to, sztuczna inteligencja może za nas napisać pracę, to po co mamy pytać, jaką pracę napisać? Zawsze będzie ta pokusa, tak? No skoro ona może więcej, a może pójdę krok dalej, to już oczywiście jest niemoralne, tak? To już jest jakaś forma oszustwa, no bo praca ma być nasza, mhm. więc pytanie, czy jesteśmy w stanie nad tym zapanować, żeby zachęcając oczywiście studentów do korzystania ze sztucznej inteligencji, sam korzystam, e, czy jesteśmy w stanie zapanować później nad zachowaniami, oczekując jakiejś uczciwości, rzetelności w przygotowywanych pracach? Czy jest tutaj jakaś granica, którą my jesteśmy w stanie określić, a potem ją kontrolować, tak? Mm -hmm. czy, czy ci studenci rzeczywiście, czy, czy ja oceniam pracę studenta, który skorzystał ze sztucznej inteligencji, czy oceniam pracę sztucznej inteligencji, mm -hmm. <laughs> która skorzystała z tego, że student zapytał? Mm -hmm. To tak, na, począt, na początek powiedziałbym, że to jest w ogóle cały proces. Nie da się zrobić czegoś takiego, że napiszę. Dwa zdania polecenia dla sztucznej inteligencji napisz mi na tym na ten temat pracę magisterską, bo po pierwsze yy, nie jest w stanie nawet takiej długości treści wygenerować mm -hmm. jednej odpowiedzi, bo ma yy, tzw. Tak okno kontekstowe, które jest ograniczone powiedzmy do yy, wypowiedzi długości yy, załóżmy jednej strony A4. Yy, Czyli trzeba to zrobić krok po kroku, kawałek po kawałku. I jak najbardziej szczegółowo. Im więcej my dostarczymy szczegółów i informacji, tym lepsza będzie jakość tego. To nie jest tak, że podam jakieś, jakieś polecenie i zostanie to w 100% od razu gotowe do wykorzystania, wygenerowane. Tylko musimy wiedzieć, w jaki sposób z tym pracować. No i tak jak powiedziałem wcześniej, to znaczy, to jest w mojej ocenie taki bardzo dobry kalkulator językowy, który pomaga nam w optymalizacji naszej pracy, prowadzi nas przez proces, hmm. pozwala nam w personalizacji hmm. naszego nauczania, czyli wy, mamy dostęp do wytrenowanej sztucznej inteligencji, która zna standardy edytorskie. Zna cały proces, jaki musi przejść student przez y, przygotowanie do napisania tej pracy i to, co ma tam dalej robić. Student ma cały czas, hmm. jakby dostęp do tych informacji, więc y, myślę, że czasowo to jest, jest bardzo jest, duży plus. I druga sprawa. Jest, y, jest szybciej na pewno, tak? Jest szybciej. Ale no mnie, i, nie, te... za, nie zastanawiasz się, przepraszam, czy. Y, przepraszam, że nazwę to mhm. konkursem. Konkurs na najlepszą pracę magisterską może się skończyć konkursem na najlepszego operatora sztucznej inteligencji, który wytworzy znakomitą pracę magisterską na przykład. No bo trochę wchodzimy już w taką sferę, że jeżeli oczywiście będziemy świetni w obsłudze AI, no to możemy tak pokierować sztuczną inteligencję, co jest sztuką nie mhm. lada, żeby zadać takie parametry i dane, żeby sztuczna inteligencja, jak to się mówi, wypluła treść która będzie satysfakcjonująca. Ja na przykład bym nie chciał tak zrobić, wolałbym skorzystać z danych, mhm. które potem sam przenoszę i wprowadzam już ręcznie, jako autor pracy. Takie jest moje podejście. Być może nie mam racji i za parę lat się okaże, że będzie to standardem. Jeden z moich znajomych z branży IT powiedział: Słuchaj, za chwilę w branży promocyjnej ty nie będziesz specjalistą od promocji, ty mhm. będziesz specjalistą, operatorem sztucznej inteligencji, która zajmuje się promocją. No. Pewnie jest to nieuniknione, ale zastanawiam się, czy my jesteśmy gotowi i czy chcemy tego, żeby rzeczywiście sztuczna inteligencja, no, podejrzewam, że jakiś procent prac to będą prace po prostu wygenerowane przez AI. Podobną mhm. y, ilość czasu poświęcimy na y, nauczenie sztucznej inteligencji wygenerowania treści, która będzie dla nas satysfakcjonująca. I co wtedy? Y, Powiedzmy tak. Sztuczna inteligencja ma nam pomagać y, w, w zarządzaniu tymi procesami i te procesy są bardziej zautomatyzowane. Takie, które hmm. wymagają najmniej tego wysiłku umysłowego. A cała część kreatywna, innowacyjna y, jest po naszej stronie. To my to składamy, wymyślamy, co ma być, my robimy badania. Mm -hmm. y, natomiast y, analizę statystyczną możemy już wykonać. Bo Super. zrobiłem tu się badania, wrzucam i przy Ale odpowiedniej... słuchaj, to jest, to jest Excel, tak. Mm -hmm. No właśnie, możemy to właśnie. zrobić w Excelu. Możemy iść do statystyka, zapłacić mu, żeby, żeby to zrobił. Tak, tak, Albo tak. Możemy Albo możemy poprosić sztuczną... I to tak. jest bardzo dobry przykład. Wiesz, ja chcę dojść do brzegu, e, pokazać, jakie są zagrożenia, jakie na mhm. przykład są moje obawy związane ze sztuczną inteligencją. E, w takim sensie, żebyśmy rzeczywiście nie pozbawiali się to, to, co zapytałem na samym początku. Żebyśmy się nie pozbawili naszego ja. Żeby tak. w tych pracach, żeby ta praca to... 80% to był nasz wkład, a 20% to na przykład pomoc sztucznej inteligencji. Wtedy uważam, że jest ok, tak? Wkładamy w to jakąś pracę. Znaczy, pierwsze, jeżeli chodzi o to poczucie własnego ja no, i ten kontakt z technologią, no to ja tu bardziej patrzę pod tym kątem, że wcześniejszy kontakt z technologią Spatrz na nas. Przebodcowuje nas. I mhm. Patrzyłem ostatnio na raport NASK, nastolatki czy, czy zero. Mhm. Średni czas spędzany przez nastolatka w sieci dziennie to jest 5 godzin 40 minut. Serio? Tak. A w. 8 godzin śpimy. Mhm. A to jest Czyli zostaje tak... nam 16 godzin. Jak odejmiemy 5, no to zostaje nam 11 godzin. I to jest, w... to jest w dzień, kiedy nastolatek chodzi do szkoły. A, a okay. w dni wolne jest jeszcze więcej, bo jest ponad 6 godzin. Dramat, tragedia. I to wpływa na nasz mózg, na to jak myślimy, Aha, a jak wpływa to jest dobre. Cofamy się? Tak. A i to już jest udowodnione. Wiesz, ale to może być tak, że na przykład za 100 lat yy, ludzkość będzie mniej inteligentna, no bo wszystko za nas będą wykonywać maszyny, algorytmy i tak dalej. No bo wiesz, albo się zmuszasz do myślenia, Wiadomo, że ja nie jestem w stanie policzyć pewnych rzeczy. Jak powiesz, ile jest 1500 razy 2383, tak. ja tego nie wiem. Korzystam z kalkulatora, tak? tak? Ale wytrenowanie mózgu do tego poziomu w moim przypadku byłoby niemożliwe. Być może ktoś to potrafi. Ale czy by było w ogóle potrzebne? No właśnie, czy jest potrzebne. Ale my już schodzimy w drugą stronę, tak? Czyli pozbawiamy się pewnych kompetencji umysłowych. Ale rozwijamy nie, nie, inne. Nie trenujemy ich. A co mamy w zamian? Yy, mamy zasoby na to, żeby wykorzystać swój potencjał i swoją wyobraźnię do mm. tego, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję do tego, co sobie wyobrazimy, wymyślimy. Przykładową prowadzę zajęcia z diagnozy inteligencji dzieci i dorosłych. Mamy testy inteligencji i te testy E, powiedzmy, przeprowadzamy sobie na, na osobie badanej, uzyskujemy e, wyniki surowe, które później sprawdzamy sobie w normach, no ale e, potem przychodzi czas na e, interpretację tych wyników testu. No i możemy to zrobić <d shareholders> albo ręcznie, czyli otwierając, otwierając podręcznik i sprawdzając, co dana skala mierzy, mhm. e, i później łącząc to w całość. E, patrząc na to, Czyli czy wynik całkowicie, jest... całkowicie analogowo właściwie. No, możemy to właśnie na tak zrobić na piechotę, y, albo możemy wykorzystać sztuczną inteligencję, która y, przygotuje tą interpretację za nas, a my to zweryfikujemy, czy jest zgodne z mhm. faktami. A jako specjaliści... Y, w, na Potem przykład w, w, w... weryfikujemy jeszcze sztuczną inteligencję. Tak, bo chodzi właśnie o to, żeby ją weryfikować. Y, jest takie pojęcie konfabulacji... W przypadku sztucznej inteligencji, teraz jak patrzyłem, dla GPT 4 jest to 4% konfabulacji na 100% wygenerowanej odpowiedzi. Jednej odpowiedzi. Czyli Ale taki razem, bardzo jak... malutki kłamczuszek. Teraz malutki. Wcześniej, <grym> wcześniej był większy. Ogólnie... A wcześniej jak, jak to procentowo wyglądało? Oj, procentowo. No to musiało być pewnie kilkanaście procent, podejrzewam. Tak, tak, bo... Czyli już mały, wyuczony kłamczuch. I to, co właśnie było, załóżmy, że to było kilkanaście procent, yy, rozeszło się po świecie, że te mhm. outputy, te odpowiedzi sztucznej inteligencji są niedokładne, wymyślone, yy, podaje nieprawdziwe informacje i tak dalej, ale to było powiedzmy pół roku temu rok, a ten świat się zmienia tak szybko, że w tym momencie jest to 4% konfabulacji, a wyjdzie Kolejna aktualizacja wytrenowana na jeszcze większej mhm. ilości danych i będzie tak, y, taką fibulacja na poziomie powiedzmy 1%. Będzie to coraz dokładniejsze. Pytanie tylko to jest nie pytanie y, zapewne do psychologa, a tylko do specjalistów od IT. Y, czy my jeszcze panujemy nad sztuczną inteligencją? Bo wiesz, są to mhm. obliczenia, jeżeli wrócę do mojego przykładu, ile jest 1200 razy 1528. Mhm. Jak mi kalkulator powie, że tyle. Nie wiem ile. Nie sprawdzałem. możesz się policzyć. <grych> Chyba nie chcą. Mm -hmm. e, wiesz, to muszę zaufać, że tak jest. Tak. Jak kalkulator mi tak powie, jak to mogę zweryfikować? Mogę policzyć na piechotę na kartce, bo tak się uczyłem w szkole, tak? To jest mm -hmm. jedyna metoda weryfikacji, ale są rzeczy, których nie jestem w stanie zweryfikować liczeniem w słupku na kartce. Tak. Czyli muszę zaufać. W przypadku używania sztucznej inteligencji. Tak. Myślę, że powinniśmy używać jej do, te, do takich yy, rzeczy, czy, które możemy zweryfikować i, i w których my czujemy się na tyle mocni, że jesteśmy w stanie to zweryfikować. Mhm. Jak według Ciebie yy, wzorcowy student powinien korzystać z AI? Wzorcowy student? <śmiech> hmm. <śmiech> no, wzorcowy student yy, myślę, że zauważy, że potencjał sztucznej inteligencji w ograniczeniu naszej wyobraźni. Możemy to wykorzystać do wielu rzeczy AI, no ale powiedzmy, jeżeli chodzi o narzędzie, które przygotowałem w ramach swojej pracy badawczej, no to pomaga w rozwiązywaniu trudności, które są najczęstsze wśród studentów, czyli na przykład wymyślenie tematu pracy, sformatowanie pracy, research artykułów, gdzie w ogóle tego szukać, Wcześniej wspomniałeś o pójściu do biblioteki. No, ilość studentów korzystających z biblioteki. No, myślę, że nie jest, nie jest, nie jest to 100% seminarzystów, tylko mhm. jakiś tam niszy. Nie znam danych. Ale teraz biblioteka w USB jest w wersji cyfrowej, są bazy danych, z których tak. korzystamy. Czyli w sumie robimy to samo, tylko nie wychodzimy z domu, robimy to w komputerze. No i możemy to zrobić, a mimo to ludzie dalej yy, będą się zastanawiać, gdzie mają szukać tych informacji. No tak, zawsze, zawsze tak może być. I raz na jakiś czas, yy, powiedzmy, przyjdą na seminarium, yy, będą zastanawiać się, gdzie szukać tych informacji, dostaną informację, mhm. że trzeba szukać w bibliotece i mhm. pojawia się trudność, a co ja mam wpisać i tak dalej, mimo że mamy yy, szkolenia i tak, i tak dalej yy, wytyczne, jak z tego jak korzystać. Z tego korzystać? Ale to jest trudne, bo trzeba wykonać kilka kroków. Ludzie są mało cierpliwi, potrzebują natychmiast odpowiedzi. No, ale to jest też zasługa technologii. Tak. Technologia nas tak. tego nauczyła tak. już tu i teraz. I to jest właśnie ta odpowiedź na to wcześniejsze pytanie, czy my zatracamy siebie? Zatracamy. No. No bo... <laughs> ale chcesz, chcesz tak smutno skończyć naszą nie. rozmowę? Nie, nie. To może powiedzmy coś wesołego, pozytywnego. AI w nauczaniu akademickim to jest przyszłość? Tak, Przepraszam, o, idiotyczne, jest, idiotyczne pytanie. To już jest wykorzystywane na całym świecie, w Polsce jeszcze nie, ale do czego jest wykorzystywana w ogóle sztuczna mm -hmm. inteligencja przez nauczycieli y, na innych y, uczelniach? Y, jako asystenci edukacyjni, którzy y, dostarczają spersonalizowane doświadczenie nauczania, student może w dowolnym momencie dowiedzieć się czegoś na dany temat, a jeżeli jest studentem, który chce. Bardziej eksplorować temat, to zostanie ta mhm. informacje. Mało tego, natychmiast. Super. Druga sprawa. Wykorzystywana sztuczna inteligencja jest też do tego, żeby na przykład informować studentów o danym przedmiocie, o zaliczeniu lub jakichś wydarzeniach albo ja miałem też takiego asystenta praktyk, który odpowiadał na tematy związane z praktykami, i mi to mhm. bardzo dużo dało. Z tego względu, że pytania były powtarzalne, każdy pytał o to samo albo o podobne sprawy. Natomiast, gdy dostał ten asystent bazę tych odpowiedzi i, i odpowiednie polecenia, w jaki sposób powinien odpowiadać, no to. Ja zauważyłem się bardzo dużo po prostu wolnego czasu i mogłem się skupić na innych ważniejszych mm -hmm. kwestiach albo rozwijać to dalej. też. Aleksander, ostatnie pytanie. Gdybyś miał dwa guziki, mm -hmm. jeden guzik to jest rozwój sztucznej inteligencji i jedziemy z tym koksem dalej, a drugi guzik to jest samo unicestwienie. Biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy, zagrożenia, dobre rzeczy, złe mm -hmm. rzeczy, który guzik byś wybrał? Rozwój to jest guzik zielony, autoincescjowanie to jest guzik czerwony. Mieliśmy już kilka rewolucji przemysłowych. Teraz jest kolejna rewolucja przemysłowa, czyli internet rzeczy, nanotechnologia, sztuczna inteligencja więc dalszy rozwój. Który guzik? Zielony. No, dokładnie. Aleksander Jasinowski, psycholog, wykładowca w USBNL, bardzo ci dziękuję, dziękuję za to sobie. spotkanie. A wy spróbujcie sobie sami odpowiedzieć, czy jesteście za, czy jesteście przeciw. Ja popieram, jednak chyba przycisnąłbym guzik zielony. Krzysiek Witowski, to był kolejny podcast w USBNL. u Po godzinach bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia. Jeżeli wam się podoba to co robimy, to pamiętajcie kciuk w górę i subskrybujcie nasze konto na YouTube. Do zobaczenia.